Tak, chciałbym podziękować kibicom za ten gest. Nigdy nie skandowali mojego imienia i nazwiska. Jestem za to ogromnie wdzięczny, bo zawsze, odkąd jestem w Śląsku Wrocław, zostawiałem serce i zawsze tak będzie. Swoją przyszłość też wiążę ze Śląskiem Wrocław i mówię, to jest zbyt duży klub, to jest wielki klub, nie zasługuje na to miejsce, w którym jest. Ja głęboko w to wierzę, że zrobimy wszystko razem, wspólnie, aby wybrnąć z tej trudnej sytuacji. Dzisiaj pokazaliśmy, że jesteśmy drużyną i walczyliśmy jeden za drugiego o każdy mecz boiska. Zabrakło troszkę szczęścia w tych decydujących sytuacjach. Szkoda, że stracimy bramki. Jednak muszę powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co się stało. Jednak to nie sprawia, że musimy w dalszym ciągu ciężko pracować, żeby ta nasza gra, żeby ta sytuacja nasza uległa zmianie. Powtórzę to, mówię, ja bardzo szanuję to, że gram w tych barwach, szanuję to, zakładając koszulkę Śląska Wrocław i zawsze można mi zarzucić, nie obrażę się, jak ktoś mi powie, że brakuje mi umiejętności, ale wtedy jestem zły, jak ktoś powie mi, że brakuje mi ambicji i zaangażowania. Wtedy nie jestem w stanie tego zrozumieć, bo musimy, tak jak powiedziałem, zabraknąć umiejętności, ale ambicji nigdy nie zabrakło. Prosiłem kibiców o jeszcze większą pomoc, bo potrzebujemy i sobie zawodnicy zdajemy z tego sprawę, że jesteśmy w złej sytuacji. Ja ze swojej strony, ze strony całej drużyny mogę prosić, żeby nam pomogli, żebyśmy razem z tej sytuacji wybrnęli, bo potrzebujemy ogromnie ich pomocy. Tak jak powiedziałem, miejsce Śląska Wrocław jest w pierwszej ósemce i widzi się największy trofeum.